Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Guts and Glory. Zapraszam. Dobra, w poprzednim odcinku skończyliśmy na mapce Cannons on Main Street i dzisiaj zostało nam Full Moon Madness, czyli będziemy jeździli w nocy, prawdopodobnie. I ogólnie zostało nam 3 mapki do końca. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić je wszystkie w tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli tak, to będzie to już koniec, bo ostatnia mapka to jest czysty sandbox, więc tam raczej zbyt dużo nie będzie. Nie sprawdzałem, czy są już jakieś uaktualnienia tej gry. Jeżeli są, to oczywiście też je ogramy, może dodali nową postać i będzie można te mapki zrobić na nowej postaci. Zobaczymy na razie na starej wersji, na tej pierwszej wersji, którą pobrałem, dokończymy tą grę, więc zapraszam. Tak więc, tak jak mówiłem, będziemy jechać w nocy. I którymś z tych tutaj przycisków była lampka na rowerze i udało mi się włączyć. Widzę tutaj bardzo dużo dziwnych rzeczy. Tam widzę coś, co lata w powietrzu. Chyba nie powinno. Czy to mnie jakoś zmiecie zaraz? Też nie powinno. U Jezus. Było blisko, było blisko. Tu jest jakaś podpowiedź. Jezus. Co to są? Kanony jakieś, wybuchy. Tam jest, o, tu jest checkpoint, który, od którego się odrodzimy, więc dobra. Więc tutaj już jestem troszkę bardziej... troszkę jestem pewniejszy siebie. Tutaj trzeba to jakoś przejechać, tylko że to, że ja mam te latarki, jakoś zbytnio mi nie pomaga. Jezus, jak tak? Jeszcze raz. Lecimy, tu hamujemy, lecimy, tu hamujemy. O Jezus! Dobra, nic się chyba nie stało. Chyba to przeżyłem, tylko gdzie teraz? Czy teraz muszę w drugą stronę? Serio? Dobra, tutaj spoczko, tutaj spoczko. Tutaj spoczko, dobra, to przejechałem dość łatwo. Teraz muszę skręcić. Aha, tu jest też spoko w miarę. Co? Co tam było? Halo? Dobra, po raz kolejny, już chyba 30 przejechałem tą część mapy. I co teraz? Tam na górze jest jakaś piłka, więc trzeba tutaj przejechać dość wolno. Nie w taki sposób, jak ja to zrobiłem wcześniej. I gdzie teraz jest ten punkt? Piszczy mi w nosie, słyszycie? Przed chwilą kichnąłem. Tu są miny. Więc jak ja mam przejechać? I tu wszędzie są miny. Nic nie widzę. Dobra, udało się. Aha, udało się przejechać, ale teraz muszę stąd wyjechać, jeśli mam rozumieć, tak? Dobra, tędy, tędy. Ja jebie. Serio, muszę od samego początku muszę to poprawiać. Nie brzmi to jak fajna zabawa. Zresztą tamte miny są... No czemu nie zdobyłeś tego punktu? Przepraszam, ja cię bardzo... No ja pierdolę. Mam już dość. Wszystko na raz tu pokonam, patrzcie. Idealnie. Dobra, jestem. Tu jest ciężko się skręcić, no bo wiecie, jak działa skręcanie w tej grze, już wam mówiłem, nie? Jest bardzo ciężkie, bardzo mało intuicyjne. Tu prawie sobie przystrzygłem włosy. Teraz znowu czeka na nas ten głupi tutaj pomysł z jeżdżeniem po minach, który, przypomnę, jest dość głupi, chociaż okej, okay, tak, w ten sposób, który tutaj zrobiłem. Był całkiem dobry. Tylko tutaj dalej nie ma takiego głównego checkpointu, który... Aha, to już jest koniec. Wow! Dobra. Uff. Zrozwaliłem znak startu. Super, udało się. Było ciężko. Było bardzo mało takich checkpointów, które dało się, wiecie, zaliczyć, w których się odradzałeś. Ale tak czy siak udało się, więc pokazałem, jak dobry jestem w tą grę. W tę grę. Przechodzimy do kolejnej mapki. Kolejna mapka nazywa się Rooftop Hop, czyli rooftop to jest oczywiście dach i hop to jest skok. Zobaczymy, ja nie lubię skakać z dachów, więc zobaczymy, jak nam dobrze to pójdzie. Zapraszam. I z tego, co mi się wydaje, to jest pierwsza mapka hard. Tamte mapki były medium, czyli średnie. To natomiast jest już mapka hard, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy to jest po prostu takie coś, że po prostu jak zwykły człowiek musimy zjechać z górki, rozpędzić się, wyskoczyć, zrobić dwa salta w tył
3 salta w tył, no i zaliczyć checkpoint. W taki sposób. Gdzie jest moje dziecko? To już jest koniec? To już jest koniec? Taki zwykły? To miało być takie trudne niby. A nie, bo tam można było przejechać, patrzcie. Tu, potem tu wylądować. Tam przylecieć. Dobra, to zróbmy to w taki sposób, jaki powinno się to zrobić. Zaczynamy raz jeszcze. Rozpędzamy się. W tym, albo nie, zrobimy salto. Co się będę tutaj, wiecie. Mano bez salta to jak mano bez spodni. Najpiękniejszy widok na świecie. Ledwa wystarczą. Wow. Chyba nie tak to miało wyglądać. Dobra, rozpędziłem się i teraz bez żadnych tutaj salt nie trafię po prostu w dom. Dobra, wiemy już, że musimy mniej więcej prosto trafić w tą wyrzutnię. Czy... Aha, spadło mi dziecko po prostu. Ej, nie dolecę nawet, o co chodzi? Teraz lecę dość szybko. Zrobię salto. O, teraz powinno być idealnie. Jest idealnie, patrzcie. Ups! No nie, nie było idealnie. Mogło być lepiej. Dobra, lecę. Nie udało się. Czyli co? Czyli... nie wiem, czy to przez to, że lecę z dzieckiem, jestem cięższy i tak spadam, czy to przez to, że nie robię salt? Bo prędkość mam raczej taką samą, zobaczymy. A właśnie, zapomniałem, że tu jest boost, że można jeszcze jechać szybciej niż się... Aha, w ogóle złą drogę obrałem. To można jechać jeszcze szybciej niż normalnie z boostem. No i zobaczymy, teraz to już powinienem spokojnie dolecieć. No nie, no znowu nie doleciałem, nawet kurde jeszcze słabiej poleciałem. Dobra, nie do końca wiem, o co chodzi, bo przez ostatnie próby nawet nie doleciałem ani razu do domku, znaczy na dach. I troszkę jestem taki, wiecie, zawiedziony. Wydaje mi się, że to przez to, że właśnie mam młodego. Chociaż nie. Może to przez to, że kiedy robisz te backflipy, to lecisz dalej. Tak mi się wydaje. No takie zaobserwowałem tej rzeczy, ale wydaje mi się też, że dużo lepiej latałem, kiedy tego dzieciaka po prostu na tych plecach nie miałem. Teraz robiłem 3 backflipy, ale i tak nie trafię w dach. To jest bardzo ciężkie. Dobra, lecę. Chyba dość ładnie. No ja pierdol. Teraz lecę pięknie. Patrzcie. No nie, no znowu tu nie trafię. Dobra, jak przeżyję, to... No nie przeżyję. Tam poleciałem bardzo ładnie, ale tutaj już nie. Spróbuję jeszcze 3 razy. 3 razy. Jeżeli się nie uda, to po prostu zjeżdżam z tej górki i jadę do mety. Mam wywalone. Po prostu mam już dość. Mam już dość. Zawsze się przejmuję, zawsze staram się dla was. O, patrzcie na to. Nie, znowu nie trafię. Znowu nie trafiłem. Ja pierdolę. Jeszcze 2 razy. 2 razy. 2. To jest jeden z tych 2, jakby co. Bo ostatnio dobrze trafiam w środek. No teraz niestety raczej nie trafiłem, więc trudno. Jeszcze 1 raz, ludzie. 1 raz został. Ostatni. Więcej już nie. Dobrze szło mi ostatnie 2 razy przed tym razem, co było przed chwilą, ale to, co teraz się dzieje. O, patrzcie. Dobra, patrz. O, tu ładnie nawet. No nieładnie. Przykro mi, teraz zjeżdżam jeszcze raz. No jest, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale już ostatni. Obiecuję. To jest ostatni raz, kiedy ja próbuję skoczyć na ten pier... O, ładnie, bardzo ładnie. Dobra, po raz kolejny lecę bardzo ładnie. Patrzcie. Bęk! Co z tego, że bez dzieciaka? I walę w tego dzieciaka, po prostu mam go w dupie. Udaje się dobrze. A już miałem się poddawać, już to była ta próba, w której miałem po prostu zjechać i pojechać dalej. Ale mówię, nie, wierzę w to. Wierzę, że teraz się uda. I się udało. Dobra, ostatnia mapka Meat Grinder, czyli z tego co wiem, to jest maszynka do mięsa. I tutaj jest napisane, że to jest możliwe i że ten twórca tej mapki wierzy we mnie. Jest to Very Hard i to na innej mapce, bo te są na Happy Valley, a to jest na jakieś G&G R&D Warehouse. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam. Okej, ready, go. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. No widzimy, że jesteśmy w jakimś... O Jezus. Coś mi ucięło. Ale nieważne, ja jestem twardy, ja się nie poddaję przez takie... Tu nie można wyskoczyć. Mano, pamiętaj. Co się stało? Dobra, jeszcze raz spróbujemy, bo nie do końca zrozumiałem, co się wydarzyło tutaj. Co tam jest na dole? Tam są miny. To jak ja mam wskoczyć tam, żeby tych min nie zahaczyć? Halo? Nie rozumiem czegoś. Może ja mam to przeskoczyć? No ale nie, no bo jak to przeskoczę, to wpadnę tutaj w te.
Kompletnie tego nie rozumiem. Staram się to po prostu przejechać tak bokiem, o. Czy myślisz, że to jest plan na tą mapkę? No nie no, ale weźmy to tak na logikę, nie? Tam nie ma gdzie spaść, chyba że tak troszkę na bok. No ale tak czy siak, to jest prawie a wykonalne. Żeby spaść, o, na przykład tutaj. Okej. Okej. Czekajcie, ile tutaj jest tych? Jest jedna, dobra, przejechałem przez tą jedną. Jest druga, dobra, przejechałem przez tą drugą. Jest trzecia, dobra, przejechałem przez tą trzecią. No super. Czemu? Tam był checkpoint. 6 metrów ode mnie był checkpoint. A tam już była meta. Tutaj trzeba zrobić to bardzo powoli. Okej. Okay. No to troszkę nie poszło. Co on robi tym rowerem, przepraszam? Dobra, jeszcze raz. Na spokojnie. Już teraz drugą stronę tutaj na przykład zrobimy. Pięknie, pięknie. Tak to właśnie ma wyglądać. Polecam tego użytkownika. Czy ja tędy nie przejadę? Aha. Ale to już jest myśl. Ja tamtędy przejadę i po prostu trzeba zrobić to w taki sposób, żeby nie trafić w tą minę, która jest tutaj zaraz przy tym. O nie, no z tym tutaj pachołkiem to może być dość ciężko. Czyli co teraz ten pachołek mnie tutaj trzyma, tak? Dobra, wypad. O, jest teraz. Poczko. Źle. Spróbujemy klasycznie drogą taką dość hardkorową. Dobra, przejechałem. Udało się. Teraz tutaj zatrzymujemy się jeszcze i przejeżdżamy. Było blisko. Było naprawdę blisko. Teraz przejeżdżam przez to. Też było naprawdę blisko. Aha, a teraz było już za blisko. O, teraz naprawdę bardzo ładnie przeskoczyłem. Tak bez kapi. To było naprawdę bardzo, bardzo ładne. Dobra, tutaj spoczko, stań, Manu. Przejedź, dobra, stań, Manu. Cofnij, dobra, przejedź. Teraz, stop. Przemyślmy, co tu trzeba zrobić. Mógłbym przejechać to jakoś tak bokiem. Kolejna mapka, która mnie wykończy. Czyżbym już skończył z kolejną grą przez to? Dzisiaj też nagrywałem grę, która nazywa się Human Fall Flat. Ta mapka, ta gra też mnie dzisiaj wykończyła i poddałem się. Czyżbym tutaj skończył tak samo? Czy ja tutaj muszę się rozpędzić i po prostu to przeskoczyć? Tak, na to wygląda, że tak właśnie powinienem zrobić. Więc tak zrobię następnym razem. Więc tutaj po prostu muszę to przejechać w jakiś tam sposób. Zwolnię, ale już wiem mniej więcej, gdzie powinienem skakać. Tak bardziej, o, tak bardziej na ukos. Pięknie. To było troszkę fartiowne. Aczkolwiek udało się. I tutaj muszę tak to obliczyć, żeby to przejechać i żeby to przeskoczyć. Pięknie, pięknie mam checkpoint. Przejadę to za pierwszym razem. Prawie. Ej, czy to już jest tam? Tam już jest meta. Tylko jak to zrobić? Teraz mogę już wtapiać tyle razy, ile żywnie mi się to podoba. Czekajcie, no bo ja prawdopodobnie mogę po prostu to zrobić w taki sposób, że przejadę tutaj. Jadę w jakiś tam sposób. No, dobra, może nie. No to ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Czekajcie. Dziecko się nie liczy. Dziecko jeszcze... Aha, dobra, umarłem, ale dziecko bez głowy też może być, po prostu. Przyszyjemy mu. Obiecuję z pieniędzy, które wygrałem za to, że przyszedłem tą mapkę, przyszyjemy piękną głowę naszemu dziecku. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.